Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w domu pana Burczyńskiego, który prowadzi firmę Cerkor. Tak jest. Dziękuję panu, że zgodził się pan wziąć udział w programie CERWIF. Mamy taki ze sobą zestaw standardowych pytań, na które odpowiedź. Bardzo bym prosił, żeby pan, na które pan odpowiedział właśnie. Dlaczego zdecydował się pan na otworzenie, prowadzenie zakładu ceramicznego? Kiedy to było i co pana do tego skłoniło? Proszę panią, trudno bym mówić o sytuacji politycznej, ale jako młody człowiek miałem takie wychowanie w domu, że lubiłem porządek, innowacje i dbanie o firmy. Pracowałem w państwowych zakładach różnego typu i spotykałem się po prostu nie tylko ze złodziejstwem, który tę firmę się obkradało, ale jeżeli człowiek skazał nawet złodzieja albo chciał coś dobrze zrobić, to był negowany. Nie mógł się wybić w górę, tylko był po prostu jakby czarnoowcą, że chce coś zrobić w firmie. Wszystko to był standard, sztampa, no bo zresztą państwo znacie takie powiedzenie, czy się stoi, czy się leży, tam się coś należy i koniec. Ja nie mogłem tego zrozumieć, więc będąc wielce zbulwersowany sytuacją, jaka jest w tych zakładach państwowych, postanowiłem sam sobie firmę otworzyć. Rozumiem. Tym bardziej, że miałem ku temu jakieś tam wykształcenie ceramiczne. Rozumiem. A kto z członków rodziny aktualnie, czy to jest pan, czy może syn, wywiera taki decydujący wpływ na los firmy? No tylko ja. Raczej liczę teraz na wnuczkę. Skończyła tą Wyższą Szkołę Architektury, Szkła i Porcelan, Wydział Plastyczny we Wrocławiu. I może wreszcie przyjdzie do dziadka i pomoże tutaj. Bo tak nikt za bardzo się nie pali. No właśnie, ilu członków aktualnie rodziny jest zaangażowanych w ten proces? Zero. Już w tej chwili zero. No można powiedzieć jedna w tej chwili syn, ale jeszcze pracuje, no nie, ma swoją pracę. Pracuje w górnictwie, mieszka koło Chrzanowa. Rozumiem. I z tego tytułu no, przyjeżdża do mnie, jak trzeba coś pomóc, bierze urlop i pomaga. Firma już gdyby funkcjonuje ile lat teraz? Dokładnie w Nowogrodzcu jestem 40 lat. Minęło 40 lat w maju. Niesamowite. Przez te 40 lat na pewno napotykał pan na swojej drodze na wszelkiego, przeróżnego rodzaju problemy. Czy może nam pan powiedzieć, jakie to były problemy? Jak pan sobie próbował z tym radzić? Proszę panią, problemów było multum. Ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, kiedy podejmowałem decyzję otworzenia firmy, że ja napotkam na swojej drodze tyle problemów, wie pani. Dzisiaj też jest problem z urzędnikami, ale jak ja pierwszy raz przyszedłem do urzędu gminy, że prosić o zezwolenie na działalność rzemieślniczą, to wszyscy wielkie oczy zrobili i byli zdziwieni, a po co mi to? Po co ja chcę otwierać tę firmę? Jeszcze padło pytanie od jakiegoś urzędnika, może jeszcze będziesz pan ludzi zatrudniał? Ja mówię, naturalnie, przecież po to firmę otwieram, żeby zatrudniać między innymi ludzi, gdyż sam nie podołam tego, bo ja miałem inną wizję, wie pani, tylko że w tym kraju, kto chciał się wybić, coś potrafił zrobić, to mu podcinano skrzydełka. Nie można było się rozwinąć. Mnie traktowano, proszę panią, jako potencjalnego później złodzieja, gdyż wszystko się załatwiało, a mało się co kupywało oficjalnie. To był problem cały czas, do niedawna, no, od powiedzmy 20 paru lat, to już mamy Kanadę w tym kraju. Co chcemy, to mamy, co chcemy, to kupujemy, na telefon przysyłacie, sami wiecie, jak to jest. Kiedyś ja musiałem jeździć po Polsce z torbą alkoholu, skorup i prosić się, żeby załatwić, żeby coś dostać. Jakieś surowce, jakieś farby, jakieś szkliwa. To był horror. Jednym słowem, nie wspomnę o tym, że kiedyś nie mieliśmy pieców elektrycznych czy gazowych, tak jak teraz są. Mieliśmy tylko piece węglowe. Był problem nawet dostania węgla. Już nie wspomnę, że materiały budowlane, kiedy człowiek chciał się budować, to miał problem dostać. Musiał być albo w partii, albo w ORMO. Można było w ten sposób załatwić, albo mieć dobrych kolegów, układy. Inaczej się nic nie załatwiało w tym kraju. Nie dało rady. Także na ten temat to mógłbym mówić bez masę rzeczy naopowiadać, ale to nie ma sensu, proszę panią
pisywać się na temat, co było. Już nie wspomnę o tych wszystkich urzędnikach, bezduszność urzędników, Urzędu Skarbowego, ZUS-u, Sanepidu, który bez przerwy nas nękał, czy strażaków, którzy bez przerwy przyjeżdżali. Ale to było cały czas za tych czasów socjalistycznych. Tak, i kontrole tylko po to, żeby tu przyjechali najeść się i wody się napić. Po nic więcej. A kontrola to tam podpisać trzeba było, oni tylko pojedli, popili i pojechali. Ale cały czas człowieka w ten sposób nękali. Jeżeli człowiek nie był elegancki, nie postawił, już nie mówiąc, że trzeba było dać bez przerwy coś w rękach, to się mówi. No nie dawało się pieniądze, ale to alkohol się kupywało przeważnie w peweksach, dawało się urzędnikom. Z skorupy się brały całe torby tych ceramiki i jako suweniry się dawało. No to się dawało jako suweniry, ale to oficjalnie to było w suweniry, a nie oficjalnie to była zwykła łapówka przecież, żeby cokolwiek załatwić. Tu nawet miałem kiedyś taki problem, dobrze, że miałem, tu był porządny naczelnik, ten czas jeszcze się nazywał, nie burmistrz Nowogrodzka, pan Wróblewski, to on jeszcze, będąc sam kiedyś byłym rzemieślnikiem, pomagał nam i załatwić na przykład głupiego węgla do wypalenia pieca ceramicznego. Tym bardziej, że płaciłem bardzo duże podatki na rzecz gminy, na urząd skarbowy i te podatki to były brane z sufitu. To nie było teraz tak, że bierze urząd skarbowy faktury, wszystko się rozliczamy. Pierwszy lepszy urzędnik, jak widział, że mi się dobrze powodzi, to z sufitu brał i ładował podatek, taki i taki mam zapłacić. Nie było tego odwołania. Takie były no, anomalie, także ja już nie chcę wspominać o tych rzeczach, bo to jest horror. Dzisiaj młodzi ludzie, jak im się opowiada, co było i jak było, że niczego nie było, to im trudno w to uwierzyć. Dzisiaj, proszę Panią, to jest tutaj w Polsce Kanada, można powiedzieć. Wszystko mamy. Wszystko jest dostępne i to na telefon. A ja musiałem gro rzeczy sam robić. Budować piece musiałem sam, musiałem robić sam młyny, wziąć spawacza, żeby mi spawał, co siusarza jakiegoś, żeby łożyska dostać. No wszystkie urządzenia robiliśmy sami od podstaw. Nic nie było. Toczki trzeba było samemu zrobić. Człowiek, proszę Panią, musiał być wszystkim. I murarzem, i kreślarzem, i bo trzeba było najpierw dokumentację przygotować, narysować to, żeby ktoś to mógł zrobić na podstawie tej dokumentacji. No, inna rzecz, że ja miałem dość dobre wykształcenie podstawowe w technikum, które kończyłem w Gliwicach. Mieliśmy bardzo wspaniałych wykładowców. To byli wykładowcy w większości z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, czyli na dość wysokim poziomie i intelektualnym, i z wiedzą byli to ludzie, którzy bardzo dużo nas nauczyli w tym technikum podstaw. No, później staże pracy w różnych zakładach w Polsce, gdzie byłem, też coś człowiek widział, więc miał te podstawy, wie Pani, i śmiało nie bałem się otwierać. Tylko problem był, że co z tego, że ja miałem dokument, że mogę prowadzić działalność, jak nie mogłem nic dostać do tej działalności. No niesamowite, te początki rzeczywiście były bardzo trudne. No. A gdyby mógł nam Pan przybliżyć na przykład takie problemy właśnie związane później, na przykład, które się pojawiły, ceramiczne, nie wiem, tutaj mamy, że surowcowe, że zaopatrzeniowe problemy. No były takie wahania. Zdarzały się. Technologiczne, nie wiem, może jakieś. Proszę Pani, z technologicznych nigdy żadnych problemów nie miałem, czy ze szkliwem, czy z masami, nic, gdyż ja jestem technik, chemik, ceramik, specjalności technologii ceramiki, bo u nas podstawa to była chemia przemianu. Więc ja byłem w tym, siedziałem dość głęboko, to nie więcej Pani powie. Tu gro ludziom przez te 40 lat pomagałem otwierać firmy, robić masę szkliwa, dawałem receptury i tak dalej, żeby robili. Nawet mi się dziwili, dlaczego ja innym ludziom pomagam, przecież mam konkurencję. Ale w komunie, proszę Panią, za komunie nie było konkurencji. Wszystko się sprzedawało jeszcze gorące z pieca. Przyjeżdżali klienci na łopacie gorące, jeszcze czerwone z pieca było pod kranem, studzili i do bagażnika sypali towar. Tak to się sprzedawało, proszę Panią. To były nienormalne czasy były. Teraz wreszcie jest normalność. Nic nie było na rynku. Tak, no puste półki były. Pani młoda dama jest, to jeszcze pani nie pamięta tego. No ale był tylko ocet przeważnie na półkach stał. Nic nie było. Więc ludzie wszystko kupywali, więc jak ktoś wziął ode mnie towar i powiedział, że przywiezie towar, to już pod sklepem się ustawiały kolejki. I proszę mi wierzyć, że robiło się
nienadzwyczajną tę ceramikę, ale w ten czas nie chodziło, żeby nawet tą ekstra zrobić towar. Staraliśmy się robić w miarę przyzwoity ten towar, tylko że zapotrzebowanie było aż tak duże, że my nie robiliśmy tak, jak teraz się robi, wie pani, porządny towar, no zawsze się robiło, tylko że teraz to sortuje się to wszystko. Kiedyś nikt nie sortował tego towaru, czy to był pierwszy, czy drugi, to sztuka się liczyła. I ludzie brali, czy im to potrzeba, czy nie potrzeba, mieli parę groszy, więc kupywali, bo nic innego nie mogli kupić. I to był cały horror. Jeżeli ktoś mówi, że kiedyś było bardzo dobrze, to dla mnie to jest chory człowiek. Bo wcale nie było dobrze, że ja miałem pieniądze, całe walizki, nosiłem pieniędzy i co z tego? Jak ja roweru nie mogłem kupić, proszę panią. Żebym kupił samochód, ja musiałem mieć zezwolenie z partii. Albo przydział. Albo przydział. No to będzie przecież... Takie szpadle były, które nie składały. Tak. Także to nienormalne czasy były. Proszę panią, mogłem w ten czas mieć tyle pieniędzy, jak miałem tyle pieniędzy, że mogłem wybudować taki potężny zakład i tyle ludzi zatrudniać, że żaden zakład w Polsce państwowy nie miał takiego by zakładu. Ale nie mogłem nic zrobić. Miałem pieniądze i nic z nimi nie można było zrobić. Mogłem tylko ściany tapetować, bo były bezużyteczne. Nic za nie mogłem kupić. Więc, a ja właściwie nie tyle dla pieniędzy, proszę panią, otworzyłem firmę, więcej zainteresowania, bo miałem już od dziecka takie zdolności manualne, jak malowanie, rzeźbienie i sam projektowałem. Wszystkie rzeczy, które ja robię, to wszystko moich projektów. Ja sam kiedyś wszystko podstaw do produktu finalnego robiłem. Dzisiaj już się tego nie robi. Są już modelarze, zleca się, wzór rysuje i zlecam modelarzowi, on robi tam formę teczną, roboczą, a kiedyś ja to wszystko musiałem sam od podstaw zrobić. To nie było tak, że pani poszła gdzieś dostała albo ktoś pani zrobił. Nie było mowy. Nawet jeżeli gdzieś w jakimś zakładzie państwowym był modelarz, to on tego nie zrobił, bo by go z pracy wyrzucili, jakby prywaciarzowi coś chciał zrobić. No nie. Czy można tak powiedzieć, że w tych trudnościach praktycznie nikt panu nie pomagał? Nikt, ja tylko sam byłem, no nikt nie pomagał, proszę panią. Wszyscy jeszcze patrzyli się, żeby człowieka zniszczyć. Dosłownie powie pani słowo zgnoić. Dokładnie w ten sposób trzeba by było to określić. A czy zdarzyło się panu taka, kiedykolwiek taka sytuacja, można powiedzieć, porażka, która tak na długo panu zapadła teraz w pamięci, że gdyby dysponował pan dzisiaj tą wiedzą, to by postąpił pan jakoś inaczej? Proszę panią, no dzisiaj dysponuję taką samą wiedzą, jak kiedyś miałem, tylko że dzisiaj, jak ja bym to otwierał, ten zakład na pewno bym inaczej postąpił. Z tego względu, że dzisiaj wszystko jest dostępne. Człowiek nie ma problemu. Ja kiedyś po nocach nie spałem, jak tu załatwić glinę, gdzie dostać węgiel, gdzie dostać, proszę panią, wszystkie surowce do robienia szkliwa, bo ja sam szkliwa robiliśmy, wszystkie barwniki do szkliw, farby robiłem sam. No przecież to było nienormalne, proszę panią, ja musiałem mieć całe magazyny chemicznych środków różnych, związków chemicznych, surowców, żebym robił szkliwo, zrobił masę, teraz wszystko kupuję już. Są producenci, tak jak wy, znaczy ja u was kupywałem, przedtem w Pruszkowie nieraz jeszcze brałem szkliwa kolorowe, w tej chwili nie kupuję szkliwa kolorowe, bo tylko maluję. No ale farby są, nie muszę robić. Szkliwa, owszem, kupuję w instytucie w Krakowie, z Krakowa ściągam. Więc nie ma problemu dzisiaj. Dzisiaj kto chce otwierać firmę, to ma no, niesamowite warunki do tego, tylko trzeba mieć chęć i odwagę cywilną, żeby podjąć takie wezwanie. Chociażby tam na reklama piesów na tej ulicy. Tak. Kiedyś piece się samemu stawiało, ciężko było las zdobyć. No, cegłę odpowiednią. No. Czy pan się uważa za człowieka sukcesu? Raczej nie. Dlaczego? Proszę panią, postawiłem firmę, wybudowałem, mam działkę. Pomogłem wybudować w Kudowie rodzicom dom, ale to nie jest żaden sukces, uważam. Ja by był sukces w ten czas, jeżeli by mi nikt nie przeszkadzał w tym kraju, a mi wszyscy przeszkadzali, więc nie można było osiągnąć jakiegoś sukcesu. My po prostu cały czas wegetowaliśmy, to była wegetacja. Nawet jeżeli coś my mieliśmy więcej jak przeciętny człowiek, ale my pracowali od rana do wieczora, nie 8 godzin, tylko 24 nieraz. Wie pani, jak ja zaczynałem firmę, to ja tu nic nie miałem. I teraz? Wspomniał pan o tym, że prawda, chciał pan pomagać też innym.
I pomagałem. I pomagał Pan, jasne. A teraz aktualnie Pan jak gdyby swoją firmę postrzega na rynku, no, jak gdyby na tle konkurencji, dużej konkurencji. Proszę Panią, to co ja robię, nie mam za bardzo konkurencji w tym. Bo ja całkiem coś odmienne. Owszem, robię też te stempelki, wie Pani, ale ja wszystko maluję. Mam takie zdolne artystki, które malują. Kiedyś sam malowałem, ale już człowiek skończył 60, już jestem emerytem. Już trochę ręce się krzęsą, to już nie idzie tym pędzelkiem tak malować. Malowałem sam. Więc dzisiaj ja maluję, mało kto maluje, tak, wie Pani. Zresztą widzieliście Państwo ten towar. Tak, tak, też. Jest to specyficzne malowanie, tym bardziej, że to sprzedawałem cały czas do Stanów, do Kanady, do Stanów. I oni to się w tym kochają i to biorą. Doceniają tą pracę ręczną, bo wie Pani, te stempelki to jest, maszyna może robić tłuc. To żadna filozofia robić, chociaż bez przerwy reklamują, że to jest ręcznie zdobiony. No owszem, bo ręcznie tam, ale to można zaprojektować, jeżeli jest maszyna do klejenia uszek, filiżanków i kubków, to i można zaprojektować maszynę, która te stempelki, te kropki będzie przybijała. No tak, tak. Czy Pana firma teraz aktualnie jakoś o wizerunek dba? Czy już jest to taka renoma, przez lata się wyrobiła niejako, że można powiedzieć, że przez cały okres? Nie, proszę Panią. Cały czas trzeba dbać o wizerunek firmy. Cały czas. Tu nie ma, na rynku jest owszem konkurencja z tytułu produkcji, no nie, ale muszę dbać o jakość przede wszystkim, o wizerunek firmy przede wszystkim, żeby ludzie wiedzieli, no, chcieli kupywać ten towar. Żeby... Ja mam taki problem tutaj, ja akurat przyznam szczerze, jestem pierwszy raz w Bolesławcu, w Nowogrodzku, w tym zagłębiu ceramicznym i troszeczkę się nie odnajduję. Tutaj ceramika artystyczna, ceramika Bolesławiec, jak gdyby jedni drugich widza, waza podrabiają, nigdy Pan nie napotkał na to. Proszę Panią, cały czas. Wszystkie wzory zżynają, ale trzeba by było po sądach chodzić. No właśnie, jak Pan tutaj... Ja już, proszę Panią, machłem ręką na to, bo ani nie mam zdrowia, ani chęci. Ja już, wie Pani, jestem starszym człowiekiem. Już przeżyłem to wszystko. Użerania się przez, proszę Panią, 20 lat z dżentelmenami z PZPR-u. To ja już wyrosłem z tego, wie Pani, żeby chodzić kłócić się. Widzę, wszyscy moje wyroby mają, robią z innych zakładów. Po prostu, wie Pani, trzeba by było chodzić po sądach. Adwokata trzeba było utrzymać, który by chodził i tylko się sądzić, ale to nie ma sensu. Czy ma Pan nadzieję, że firma będzie przejęta, że zostanie w rodzinie, tak jak Pan wspomniał tutaj? Ja na to liczę, wie Pani, no to jest moja krwawica. 40 lat tu się męczyłem, nie wspomnę, że najpierw 3 lata pracowałem w Bolesławcu, prowadziłem firmę. Tam nie było szansy ani się rozwijać, ani wybudować, zresztą też to był stary zakład poniemiecki. Tu też były zakłady, bo kiedyś Nowogrodziec, nie wiem czy Pani wie, ale Nowogrodziec to była mekka ceramiki, bo nie Bolesławiec. Tu się najwięcej ceramiki produkowało za tych przedwojennych czasach. Niemcy, tu były największe zakłady, na przykład cegły w Zebrzydowej, które produkowały największe zakłady materiałów budowlanych w Europie. No ale po wojnie, jak to po wojnie, Rosjanie wyrwali maszyny, wyszabrowali, a Polacy resztę do dzieła dokończyli i rozbierali wszystkie zakłady po to, żeby Warszawę odbudowywać. Zamiast produkować tą cegłę tutaj, to się rozbierało budynki po to, żeby odbudować Warszawę i wagony stały i się woziło z rozbiórki cegły. Także nie było ludzi odpowiednich. Teraz dopiero jest większa wiedza, większa świadomość w społeczeństwie. Proszę Panią, zrobili tą uczelnię, filię AGH z Krakowa, Wydział Ceramiczny w Bolesławcu, bo tu nie ma ludzi akurat w tym temacie wykształconych. No właśnie, ceramika jest specyficzna i uważa Pan, że są potrzebne jakieś specyficzne umiejętności do prowadzenia takiej firmy właśnie ceramicznej? Proszę Panią, na pewno trzeba mieć zdolności menadżerskie, bo trzeba mieć, nie trzeba mieć wiedzę ceramiczną, ale trzeba zatrudnić fachowców, którzy coś mają pojęcie o ceramice, no nie? Nam tu brakuje, widzi Pani, ściągamy aż z Krakowa i z Warszawy farby i szkliwe. Przecież tu też mógł ktoś by robić.
Tu nikt nie robił. Najbliższy zakład, który robi, to są Tułowice. W Tułowicach jest pan, który tam produkuje masę i szkliwa i tam bierzemy od niego. I szkliwa, i masę. Tak, od pana Wojtaszka. Z tym, że pan Wojtaszek już od 30 lat tam prowadzi to sam. Też był tam technologiem w tych zakładach. Zostawił tą pracę i otworzył sam firmę. Proszę? Tak, tak, tak. Pan Wojtaszek tylko tam prezesuje, chodzi z fajką i ogląda swoje dzieło, które zaczął. I syn prowadzi, pan Wojtek. No i nie ma tu, a tu na miejscu przydałby się taki zakład, który by produkował właśnie. Nie produkt finalny, tylko surowce potrzebne do produkcji tego wyrobu. Bo powinien być podział pracy. Myśmy kiedyś wszystko sami od podstaw, ale to jest bez sensu coś, robić wszystko. Bo jak się robi wszystko, to nic się nie robi dobrze. Trzeba mieć w ten czas specjalistyczne laboratoria, ktoś musi się zająć tym laboratorium, ktoś prowadzić to laboratorium, a myśmy to wszystko, piecyki laboratoryjne, to ja będąc jeszcze w technikum widziałem, jak one wyglądały do wyprażania, do temperatury, sam robiłem, rozbierałem te spirale z maszynek elektrycznych, bo były, cegłę, termolitkę nie zawsze dostałem, to kupywałem w Instytucie Materiałów Gniosławia w Gliwicach, taki cement. To jest teraz aktualnie nasz oddział. Tak? Gliwice? No ja tam w Gliwicach dość dużo czasu spędzałem. Z Czechowskim pewnie doktorem? Nie, to ja mówię o latach 60. Pan Wojsa może? W latach 60., 66., 7. tam w instytucie, to tam nie znam już tych ludzi, którzy w tej chwili są. Tam jeszcze w Zbicie jest jedna pani, już jest starszą panią, która mnie jeszcze pamiętam z lat 60. tam co była. A tak to się tam wszystkie kadry pozmieniały, no nie w tym, w instytucie. To od nich brałem, oni zaczynali pierwsze te próby tego cementu żaroodpornego. To tam kupiłem od nich trochę i piec taki laboratoryjny, bo musiałem przecież próbki robić, szkliwa, próbki farb, no nie wypalać, jak to wychodzi, to w ogóle wychodzi, no nie bez przerwy. I musiałem się zajmować tysiącem innych spraw. Musiałem sam być księgowym, teraz mamy biura księgi, wie pani, czy coś, no wszystko, no teraz są inny świat jest, no inny świat. Żałuję, że jak ja zaczynałem, że tego nie było. Tak, to rzeczywiście zupełnie inaczej. Jak, się potoczyło. Jak piłem kandan na spirale w zakładach, gdzie produkowano silniki do czołgów. Proszę, no. My też to, ale widzi pan, pierwsze spirale, powie panu tak, ja byłem pierwszy chyba w Polsce, który zbudował w 73 roku piec elektryczny do wypału ceramiki o kubaturze 1 m³, bo mówili, że malutki laboratoryjny to wypali, ale duży piec, nie, bo ja się wzorowałem na piecach tych hartowniczych, co były. I tak, i wie pan co, no piec działał, tylko że krótko, bo drut oporowy mieliśmy tą Baltonę chyba, no nie była. Tak. Ten polski oporowy drut. Tak, no. Tak, ale on już nie był dobrej jakości. Ale wreszcie poznałem, nie, nawet nie wiedziałem, że mam, nie ja, tylko moja mama miała rodzinę w Szwecji, kuzynów. I tam kontakt nawiązałem, przywieźli mi oryginalny kantal szwedzki, super kantal. Także tak, ja byłem pierwszy, który zrobił projekt tego pieca, wie pan, i sam zrobiłem ten piec elektryczny. Później po mnie świętej pamięci pan Wieczorek bardzo ładne rzeczy też zrobił w parowej, nie żyje już od dłuższego czasu. No a później to już wszyscy robili te piece, bo ja musiałem zrobić piec elektryczny, bo było brak. Tak, węgla. Ja pół metra robiłem komory, tak? Sam projekt wziąłem z biuletynu firmy Naber. Tam stał przez piecem człowiek i ja wpadłem na pomysł, że wysokość głowy wszyscy mają taką samą. Tak. I w ten sposób obliczyłem wielkość komory. Do tego stopnia wszystko dobrze wyszło, że miał takie same zużycie energii jak ten na fotografii. No proszę, no tak, no to wie pan, jak się pomyśli, to się zrobi, to nie jest problem. Ja jeszcze zadam jedno pytanie. W jaki sposób zamierza pan przekazać wiedzę na temat prowadzenia własnej firmy? Proszę panią, wiedzę to ja przekazuję swoim dzieciom i swoim wnukom. Uczę ich od podstaw wszystkiego. Od porządku, od sprzątania najpierw firmy, że nie może być bałagan na stanowisku pracy. Po pracy musi być zawsze posprzątane.
bo bałaganie pracować nie można. I uczę podstawowych rzeczy, a techniczne rzeczy, to jak nie nauczę, to są książki od tego, wie pani. Można nauczyć się, poczytać, zdobyć wiedzę. Dyscypliny? Tak, przede wszystkim pracę, dyscyplina pracy. I otoczenia, którym przebywa człowiek. Bo musi być, bo to jest... Sposób myślenia, no. Potrzebny. Wie pan co, nieraz ktoś do mnie z tych pseudoceramików, którzy prowadzą te różne warsztaty, te mniejsze, bo tu kiedyś było, przeszło 200 warsztatów dookoła Nowogrodzica. A teraz ja myślałem, że teraz 40 jest jakieś. Nie ma 40, jest 28. Ale proszę pana... Tutaj, a wokół Bolesławca? Nie, dookoła Bolesławca, tak, bo tutaj jest tylko 3 w samym Nowogrodzicu, w okolicach Nowogrodzica. 3-4. Tam 5, tak, ale było tu 200 zakładów dookoła Nowogrodzica i parę Bolesławca. To wszystko popadało, bo wie pan, taki trend był, że to się sprzedawało. Ludzie wiedzieli, że to wszystko można sprzedać i każdy tylko rzucał się na pieniądze. Taksówkarz, tak, taksówkarz zostawiał taksówkę, otwierał, wie pan, w garażu piec stawiał elektryczny i zawsze, bo już kiedy piece były elektryczne, bo z początku to nikt nie był taki odważny, bo piec węglowy trzeba było umieć wypalić. Najpierw trzeba było go umieć postawić, ten piec węglowy, a ja stawiałem nie komorowe piece, tak, tu wszyscy mieli komorowe piece, bo po Niemcach, to co Niemcy zostawili, to wypalali w tym. Ja budowałem już piece te muflowe i byłem pierwszy, który postawił taki piec muflowy, bo wszyscy w kapslach palili, wie pan, a ja bez kapsli, jak tylko na półkach brałem z instytutu. Czyli ogień pośredni, tak. Nie mieszyć na przedmiot, no. Bo to są kolorowe, nie może... Kiedyś się zamykało każdy przedmiot, tak. A pan wykombinował piec, że płomień nie wchodził... Obchodził tylko dookoła piec, a nie wchodził do pieca. I w ten sposób nie było, jakby była jedna kapsuła dla wszystkich. No. I to był piec taki, że ja wchodziłem do niego i był na 4 płyty tej, co w instytutach robią, te z węglika krzemu, co robili. 50 na 50. No tak, tak, to była 4 płyty na powierzchnię szły i wysokość taka 1,80 m był tego pieca. W sumie to był większy piec, bo to kanały bo chodziły i tak dalej. No i komin dlatego miałem i korzystałem z tego. A wskazanie temperatury? Proszę pana, cały czas jechałem z początku, bo aparaturę chciałbym mieć w ten czas. To była prymitywna, była termopara, owszem, proszę pana, był wskaźnik, ale nie było tak jak teraz, że ja piec włączam, idę spać, on się sam wyłączy, jak dojdzie. No nie, mikroprocesory są i to wszystko pilnuje. Stożki tylko pirometryczne i paliło się na stożki pirometryczne. Stożki zegara, ale to jest najlepszy sposób dalej. Tak, wie pan co, ja dalej stosuję. O dziwo, bez przerwy z Gliwic przysyłają mi i muszę. Bo parę razy zdarzyło mi się, że ludzie po paru dniach mi zwracają uwagę, mówią, że szkliwo skarysowało. Co jest, co się dzieje? Nie wiedziałem, co się dzieje. Ale wie pan, jak mikroprocesor jest, to wystarczy 1 milionowa sekundy, braknie prądu, wyłącza się. A dość często przepięcia w nocy robili. Chociaż nie powinni to powiedzieć, mamy elektrownię potężną niedaleko. A pomimo wszystko prądu brakowało nieraz. Włączyli, piec się wyłączał. Piec rano nie pokazywał, ile było, tylko pokazuje temperaturę, jaka ma być i jaka dochodzi, ale doszła, to stygnie piec, no nie? I strata całego pieca, a tak. Elektrownia mówi, że nie ponosi za to odpowiedzialności. Tak, jeszcze, tak, to mieliśmy tak bez przerwy, no nie? Żadnego ubezpieczenia nie ma. Nie. A jak się mogą przed tym bronić? No, czy sprawę do sądu, ale... Albo agregaty. Tak. Mieć. Ale to już pan licho z tymi kosztami, wie pan, z tą energią. Tylko, że nie wie pan, że wyłączyli na ułamek sekundy, czy przepięcia zrobili, nie zapowiadamiali człowieka, że coś takiego będzie. Ja nie wiedziałem, czy ja rano wstałem, powinien już być piec wypalony dawno, więc byłem, no, w porządku, stygnie, niech stygnie piec. Później jak się wyciąga, jeszcze tego ani nie widać, ani nie słychać. Dopiero po 2-3 tygodniach zaczyna szkliwo, bo nie miał swojej temperatury i zaczyna charyz powstawać. No i od tej pory na wszelki wypadek stożek jest w piecu. Piec się wyłączy, ja przychodzę, sprawdzam, leży w porządku. Jak nie leży, włączam dalej. Stożki są pod kątem położone. Nie, widziałam. No 75 stopni stożek pirometryczny, czy segera, mówią. Kiedyś, no. Kiedyś te wskaźniki... Fantastyczne, no po prostu taki problem mi chodziło. Te termobarowe wskaźniki, one doprowadzały, te czujniki doprowadzały, znaczy przy przepaleniu termobary
wskaźnik nie wracał, tylko dalej szedł. Tak, ten. Czyli dalej temperatura i łatwo było przepalić pieca. A dość często, to nic, ile razy ja dostałem, spiłem te prymitywne właśnie i te termopary i te no, wskaźniki. No to sam to montowałem, wie pan, fachowców nie było. Tak, tak. No i nie raz, tylko ile razy ja piec przepaliłem. A spawał pan sam termopary, czy nie? Nie, proszę pana. Jechałem do Instytutu Metalurgii i Żelaza w Gliwicach, też jest ten drugi instytut, metali nieżelaznych. I tam mi zrobili. No słonie argonu zrobili. Nie wiem, jak oni to robili, mnie to nie interesowało, gdyż... Bo ja mam, wie pan, brata, który jest specjalistą od termopar spawanych pod mikroskopem stereoskopem. O Boże, no. Taki bardzo precyzyjny, to jest nurka rzędu milimetra i ona jeszcze w sobie ma drugi ten metal. I miałem w kółko z tymi termoparami. Wreszcie do niego poszedłem i weź mi coś pomóż. A on mówi, to idź do naprzeciwko mają argon, nie chodzi o osłonie argonowej. Jak zespawałem w osłonie argonowej, przyniosłem, pokazuję jemu, a to była termopara z takim, że za przeproszeniem smarkiem. A on mówi, on się zdenerwował, poszedł do tego fachowca, mówi, panie, to się bierze termoparę tak, nastawia się na maksimum zławarkę i tylko się dotyka, żeby się kuleczkę zrobił. No. I teraz, ja z czasem od różnych rzemieślników dowiedziałem się, że wcale nie potrzeba argonu. Wystarczy węgli z baterii. Tak, baterii. My ja tak samo robiłem. I spirale tak skrzywałem. I pyk. Tak, elektrycznie. Ja to w poradniku ludziom pokazałem. Elektrodom. Ja pierwszy raz nie spawałem, jak mi pękła spirala, to wziąłem porządnie, skręciłem końcówki, wie pan. We wszystkich poradnikach pan znajdzie, że najlepsze złączenie metalu jest przez skręcenie, tak. Nie przez spawanie. Tak. I skręcałem. No ale wie pan, w tej chwili już nie ma takiej potrzeby. Termopary, jakie chcę, takie mam, długie, krótsze, na taką temperaturę, taką. Tak, no wie pan, wyjadę do, akurat sklep mam niedaleko w Zielonej Górze, tam robi ta. A ja w Zielonej Góry miałem pierwszy solidny wskaźnik temperatury, taka kosteczka. No. Oni to robili na licencji jakiegoś zakładu zachodniego. Tak, Niemcy to robili. I to można było, ale tam Johnson chyba jest napisany. I tam można było to kupić na zasadzie wyprzedaży za jakieś okropne grosze. No to miał pan szczęście, że coś takiego kupił, bo to kosztuje w tej chwili sam ten wskaźnik, gdzie się ustawia temperaturę 1500 zł. No to jest malutki komputerek. No. I do tego, i to tam są jakieś podwójne systemy zabezpieczeniowe. Tak. Świetna ta kosteczka. Ja takie dwie kupiłem, jedna cały czas działa, druga nie wykorzysta. No ja mam też od 10 lat to zainstalowane. Cały czas działa, to nie narzekam. Takie szafy były. Tak. To takie wystawy, jak się kupowało piec, ten no. To szafa sterownicy trzeba była wielkości pieca. Pieca była. I miałeś dwie szafy, jedną piec. No to inne czasy były, wie pan, teraz są inne czasy i teraz nie jest problem cokolwiek zrobić. Dzisiaj tylko trzeba mieć chęci, pomysł i trochę odwagi cywilnej i można robić. Jak się dziwię, że jak ludzie narzekają, że pracy nie mają. Mnie to tak ponosi, wie pan, denerwuje. Ja mówię, jak nie masz pracy, to stwórz sobie pracę, zrób sobie pracę i jeszcze zatrudnij innych ludzi. Dlaczego jesteś nieudacznikiem takim, że nie umiesz sobie pracę stworzyć? I nie będziesz musiał liczyć tylko na pensję, czy na zarobek, na jakąś tam. Będziesz zarabiał tyle, ile będziesz chciał. W sumie potrzeb ludzie mają dużo, no. Można te tak. Spełniać. Super, coś mogę powiedzieć. Ja ze strony projektu, jako przedstawiciel instytucji, bardzo.